Witam, witam i o zdrowie pytam. Ostatnio zadałem Wam pytanie, czy taki format Wam się podoba, no i nie znalazłem żadnej negatywnej opinii, tak więc zróbmy to sobie jeszcze raz. Sprawdźmy sobie internet i co zdarzyło się w świecie gier w minione 24 godziny. Oczywiście nie opowiem Wam o wszystkim, co się wydarzyło, tylko o według mnie najciekawszych i najważniejszych informacjach. Tak więc zacznijmy sobie od pierwszej informacji z gram.pl, czyli Remnant 2 podbija Steam. Sequel bije rekordy popularności pierwszej części. 25 lipca odbyła się premiera Remnant 2, ale już kilka dni wcześniej w sieci pojawiły się pierwsze recenzje najnowszej produkcji studia Gunfire Games. Opinie branżowych mediów zapowiadały, że gracze będą mieć do czynienia z niezwykle udaną produkcją i najwyraźniej nie były to przesadzone opinie. Kontynuacja Remnant From the Ashes zalicza bowiem świetny start na Steam, gdzie cieszy się sporą popularnością. No i serwis SteamDB pokazuje, że na początku grało w tą grę około 60 tysięcy osób, tak więc no jest to dosyć dobry wynik, szczerze powiem. No i tutaj od razu Wam mówię, mimo dobrych recenzji, mimo świetnych wyników na Steamie, ja raczej w takie gry nie gram, no i raczej w tą grę nie zagram na kanale. W ostatnich 24 godzinach, oczywiście w momencie pisania tego artykułu zapewne, w grę grało 84 tysiące użytkowników Steam. W pierwszą część grało zaledwie, w cudzysłowie, 48 tysięcy graczy. No i tak, co ja o tym myślę? No 48 tysięcy graczy w jednym momencie to i tak jest spory wynik, co dowiecie się, o czym dowiecie się na końcu tego materiału. No a 84 tysiące to już jest naprawdę imponujący wynik. To już naprawdę są wyniki i liczby z górnej półki. Remnant 2 zbiera również świetne recenzje. Obecnie na Steam jest prawie 4,5 tysiąca opinii, całkiem sporo, jak na 2 dni po premierze. I 82% z tych wszystkich wyników to pozytywne opinie. Mogło być lepiej, wiadomo, mogło być 100%, ale nic nie jest idealne, żadna gra nie jest idealna. No ale 82% to naprawdę świetny wynik, moim zdaniem jeden z takich topowych. Wszystko, co jest powyżej 80%, według mnie jest warte przynajmniej sprawdzenia. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, no ja w takich tytułach nie gustuję, dlatego ja osobiście nie sprawdzę. Kolejny news pochodzi ze strony PPE, czyli PlayStation Access Controller jest dostępny w Polsce, no i znamy jego cenę. PlayStation Access Controller to taki kontroler, który jest dedykowany dla graczy ze specjalnymi potrzebami. Tak więc bardzo fajnie, że Sony i PlayStation zrobili coś takiego dla każdego gracza. Jak możemy przeczytać, Sony postanowiło wsłuchać się w opinię ekspertów oraz graczy i przygotowało PlayStation Access Controller. Urządzenie oferuje mnóstwo opcji dostosowania, by kolejne osoby mogły grać w produkcję z PlayStation 5. PlayStation Access Controller trafi do graczy dopiero 6 grudnia, ale zainteresowani mogą już teraz złożyć zamówienia na sprzęt, aby wiadomo, sprawdzić te funkcje i zobaczyć, jak w to się gra. Access Controller jest dostępny w Polsce za 409 zł, czyli cena jest nieco wyższa niż podstawowy pad do PlayStation 5, który kosztuje mniej więcej 250 zł. To jest oczywiście cena zmienna, tak więc kiedy Ty oglądasz ten materiał, ta cena może, nie wiem, podskoczyć do 500 zł albo może spaść do 100 zł. Oczywiście wiecie, jak to jest z popytem i podażą. W każdym razie ja się bardzo cieszę, że Sony celuje w kolejną jakby grupę graczy, bo do tej pory na przykład powiedzmy ktoś, kto miał jakąś niepełnosprawność, no po prostu nie mógł grać w PlayStation 5 na zwykłym padzie, a dzięki temu będzie mógł sobie grać w ulubione gierki, nie tylko je na przykład oglądać, ale też grać. Bardzo dobry ruch ze strony Sony i ja się bardzo cieszę. No i teraz przechodzimy do tego w sumie tematu dnia, czyli ekskluzyw na PlayStation 5, no nie jest już ekskluzywem. A mówię tutaj oczywiście o Ratchet & Clank Rift Apart, ponieważ ten ekskluzyw z PlayStation 5 trafił właśnie na blaszaki. Właśnie zadebiutowała PC-towa wersja Ratchet & Clank Rift Apart, czyli platformówka, która ukazała się w 2021 na PlayStation 5. No i do tej pory była ekskluzywem, a teraz jest dostępna na blaszaki. Tak więc powiem Wam tak,
prędzej czy później każdy ekskluzyw przestanie być ekskluzywem. No i w sumie Sony powinno przestać nazywać tak swoje gry, że są ekskluzywne na PlayStation 5. Powinni je na przykład nazywać limited time, że limitowany czas na PlayStation 5. Aczkolwiek mogą pojawić się gry, które będą ekskluzywnie na PlayStation 5, ale musieliby to zapowiedzieć już tak, wiecie, no konkretnie. Gra zadebiutuje dziś na pecety o 17 czasu polskiego. Przez dziś mam na myśli wczoraj, czyli 26 lipca. Będzie można kupić na Steam oraz Epic Game Store. Sprawdźmy sobie Steam. Gra kosztuje 250 zł. No i ma całkiem dobre recenzje, ale o tym opowiem za chwilę. Pełna polska wersja językowa jest dostępna, tak więc bardzo dobrze. No i tak, jest na co czekać, gdyż wydanie na PlayStation 5 zostało przyjęte bardzo ciepło. Według serwisu OpenCritic gra posiada średnią ocenę na poziomie 89%. No i redaktor gry online wystawił 8,5, czyli jakby 85%. No muszę wam powiedzieć, że jest to całkiem wysoki wynik. Te gry, które mają 90%, około 90% i wyżej, no to już są naprawdę wybitnymi grami. No i powiem wam, że ja nie lubię takich platformówek, ale być może się skuszę. Namówcie mnie w komentarzach poniżej, dlaczego powinienem, oczywiście jeżeli powinienem, spróbować Ratchet & Clank. No więc tak. Premiera na PlayStation 5 była dużym wydarzeniem, no niestety nie miałem wtedy PlayStation 5, ale jestem w stanie uwierzyć. Wymagania gry nie są wysokie, teraz możecie je zobaczyć na ekranie. Jak widzicie, no myślę, że każdy przeciętny komputer jest w stanie spełnić takie wymagania, przynajmniej te minimalne. Z tymi zalecanymi no już nie jest tak kolorowo, ale również myślę, że to są już takie standardowe komputery. No i teraz przechodzimy do PPE, ponieważ prawdopodobnie Ratchet & Clank na pecety jest wydany lepiej, to znaczy ma lepszą wydajność. Jest to gra studia Insomniac Games, ale za port jest odpowiedzialny Nixis Software. Teraz w przebitkach możecie zobaczyć, jak wygląda porównanie wersji na pecety i wersji na PlayStation 5. Gameplay został nagrany na sprzęcie z GeForce RTX 4080, tak więc można przyjąć, że jest to zdecydowanie więcej niż zalecane wymagania sprzętowe. Jak widać, różnice są naprawdę mikroskopijne, na obu platformach wygląda to naprawdę wyśmienicie. Są mini różnice, ale nie można tutaj mówić o jakiejś drastycznej innej jakości. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym wam przypomnieć o comiesięcznym rozdaniu kart podarunkowych do sklepu Eneba. Co miesiąc losowy komentarz otrzyma kartę o wartości 50 zł do wydania w sklepie Eneba. Dodatkowo co 1000 subów jeden z was otrzyma podobną kartę, ale o wartości 100 zł. Szczegóły oraz link do sklepu Eneba jak zwykle w opisie. No i teraz kilka cyferek związanych z grą, ponieważ te no nie zachwycają. Jak możemy przeczytać na PPE, w God of War w najlepszym momencie grało 73 tysiące graczy. W Spider-Man 66 tysięcy graczy. The Last of Us 36 tysięcy graczy. A w Ratchet & Clank Rift Apart, który zadebiutował, tak jak mówiłem, 26 lipca na Steam, grało niespełna 9 tysięcy graczy. No i powiem wam, że to jest dosyć zastanawiający wynik, mimo takich recenzji tak mało osób gra. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że ci, którzy chcieli zagrać w tą grę, zagrali w nią już na PlayStation 5. Jestem przekonany, że w takie gry, w takie platformówki gra się lepiej na konsoli, na padzie. A tutaj są jakby... Teraz kupiły tą grę osoby, które widziały, jak wygląda ta gra, ale nie mają konsoli, no i teraz mogą w nią zagrać. No i tutaj PPE mówi, że gra aktualnie ma 83% na Steam. Ale kto napisał pierwszy artykuł, tego nie wiem. W każdym razie, jak widać, ocena oscyluje w okolicach 85-90%. Dajcie mi znać w komentarzu poniżej, czy macie albo zamierzacie zagrać
w Ratchet & Clank Rift Apart na pecety? Jeżeli tak, to dajcie mi porównanie, oczywiście, która wersja jest według Was lepsza. Oczywiście, jeżeli graliście na wersję PlayStation 5 i w wersję na blaszaki. Oczywiście, dajcie mi też znać, dlaczego powinienem zagrać w Rift Apart. Trzymajcie się, na razie.